Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku. Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 5. Yeah! I tak. W poprzednim odcinku udało nam się ostatecznie zakończyć wątek Agraela na amen, że tak się wyrażę. I rozpoczniemy kampanię trzecią. I powiem tak, że lubię kampanię trzecią ze względu na to, że to jest kampania nekromantów, to jest moja ulubiona klasa, a bohater to mój ulubiony kampater, ulubiony bohater kampanijny. No, pierwszy, no to rozpocznijmy pierwszy poziom, pokusa. Dobrze, i co my tu mamy? Przydałem się... Na cierpienie takie średnie czary, to jest dla mnie mała, za mała liczba, ale na pierśnik się przyda. No i zapraszam do cutscenki. Czy słyszałaś najnowsze nowiny, moja droga? Wygląda na to, że właśnie zmarł twój syn, Nikolaj. Powinien się cieszyć. Pomyśl tylko, ma przed sobą całe życie po życiu. Rozkwitnie w obliczu tylu możliwości. Nie, nie zapomniałem dnia, w którym Godryk skazał mnie na wygnanie razem z Cyrusem i tymi strachliwymi magami. A jego biedna narzeczona oddałaby wszystko, by raz jeszcze zobaczyć swego ukochanego, prawda? Pod jakąkolwiek postacią czy kształtem. W końcu nie może liczyć na poparcie nawet połowy szlachty i lordów. Reszta woli, by tron zajął arcybiskup Randall i ten chłopiec Andrzej, kuzyn Nikolaja. Zgiełk, niepokój, zdrada, żywym krew wrze w żyłach. Odwiedzić ją? Doskonały pomysł. Pakujmy się więc. Dobrze? O, musisz dołączyć. Z pewnością po prostu rwiesz się, by zobaczyć wieżę Talender. Czyż nie? No, i w końcu gramy. Tydzień w spokoju. No, nie są dla mnie budujące wieści od takiego po chujowego tygodnia zaczynamy. A więc tak, to jest mój ulubiony bohater Markal. Przepraszam was bardzo, że w poprzednich odcinkach zapominałem wam pokazać biografię bohaterów. Proszę bardzo o to biografię jego. I tak. I on ma bardzo fajną zdolność początkową, czyli Władca Śmierci. Wszystkie neutralne istoty nieumarłe dołączą do armii bohatera. Tylko niestety... Tylko połowa. Ale do czasu... Ale... Na każdy kolejny poziom... Na każdy kolejny poziom lepsza dekoracja na razie, ale na każdy kolejny poziom dostajemy plus 2%, czyli wystarczy osiągnąć 25 poziom, żeby już się 100% tych istot do nas przyłączało. Ale lubię tego Markala jeszcze ze względu na ten, na co innego. Dubbinguje go nikt inny jak słynny już na w polskiej kinematografii Daniel Olbrychski, który jest jednym z moich ulubionych głosów i głosu jego możemy chociażby posłuchać w roli Al-Mualima z Assassina Creed'a, którego również let's playowałem. Tak, i cele, właśnie jeszcze celi lub misji nie pokazałem, trzeba dojechać do Vigil. I unikać patroli wrogów, co jest, może być troszkę męczarnią. Mimo, że oni nie są jakoś szczególnie silni. Dzień zmarłych. Powiedzcie im po chuja ja to musiałem przeczytać. A! I jeszcze przy okazji pokażę wam jeden z większych faili twórców gry, jaki mogli zrobić. Niech się już pozostaje wykonają ruchy. Oto tutaj. Dowodzenie. Powiem tak. Bardziej gównianej umiejętności dla nekromanty dać nie można było.
Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że dowodzenie to jest zdolność, która zwiększa morale istot, a istoty z nekropolii są nieumarłe. Już wam, proszę, czytajcie tutaj. Jego morale jest zawsze neutralne. Czyli powiem tak, nie dawajcie nekrom... Chociaż to się może przydać ze względu na to, że pochodna z dowodzenia, tak jakby, to jest między innymi zdolność, która zwiększa przyrost istot od pierwszego do trzeciego poziomu o 2 bodajże, czy 1. Nie jestem pewien. Ja co, oczywiście tą walkę powtórzę. Oczywiście Markal ma na razie tylko wskrzesi umarłych, więc na początku nie jest za silny. Dobra. Pora przypuścić atak. Yo. Dobra. Widzę, że mamy 3 lisze. Nie jest to dużo, ale może na nich wystarczy. No niestety nie do końca. Już zaraz wam powiem. Aha, przy okazji powiem wam, dlaczego mi się miał niby przydać ten napierśnik ten. Z powodu tego leczenie, wskrzeszenie umarłych jest po prostu silniejsze. I tak, i to wskrzeszenie nieumarłych działa na wszystkie istoty, ale tylko nieumarli pozostaną po takim zabiegu No, powiem, jakby to wam wyjaśnić. Tylko nie umarli. Tylko dla nieumarłych ten efekt wskrzeszenia jest stały. To znaczy, że tylko nieumarli po bitwie się nie rozpadną. Bo jeżeli rzucimy ten czar na żywą jednostkę, to ona do końca bitwy będzie już ten. To ona będzie tylko do końca bitwy wskrzeszona. Potem się rozpada na nowo. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, bo ja siebie w ogóle nie zrozumiałem. Znaczy się... A, właśnie. I talentem rasowym nekromantów jest nekromancja, czyli że po... To znaczy, że po... Po bitwie wszystkie żywe jednostki, znaczy nie wszystkie, tylko jakieś 5% do 15% zostaje przemienione na szkielety. Powiem wam, że ta... O cholera, ile was tam było? Więcej was matka nie miała? No ja się pytam, czy więcej was matka nie miała? Dobra, już widzę, że to nie będzie wcale taka łatwa walka, bo ich jest troszkę dużo. A widzieliście już... A ja nie mam many na wskrzeszenie. Więc jest po prostu zajebiście dla mnie. Widzę, że atakuje mi strzelców. Co ja mogłem się po nich tego spodziewać. Chodź tu. Dobra, teraz to przynajmniej będzie zadawał straty tylko moim tym szkielecikom, które są niczym innym jak mięsem armatnim, ale dosyć dobrym mięsem armatnim, bo szkielety mają to do siebie, że może są gówniane, ale tylko w małej ilości. W dużych ilościach to one są już bronią po prostu śmierci. Zresztą to można chyba do każdej jednostki potrzebić, ale do nich to szczególność. Bo w małych liczbach to one są tylko mięsem armatnym mogą być. I to dosyć nędznym. I pokażę jeszcze ich zdolności. Nieumarły. Nawet już chłop, który jest niby słabszy od szkieleta, ma jeszcze podatnika. Ale dobra. Jeszcze w czwórce i w trójce to szkielety były o tyle fajne,
że z dystansu otrzymywały tylko połowę obrażeń. Bo w sumie logiczne, że jak trafić, ustrzelić klatkę. Magia przywołania. Tak, nie jestem przekonany. Dobra, już wezmę was. Ta ekspercka może jeszcze troszeczkę poczekać. Chociaż chciałbym ją mieć już ten. W tym odcinku. Byłoby dla mnie fajnie. Byłoby fajnie. Dobra. Zgadzamy się, ale oczywiście dołączą tylko 3. O, tu mamy jakąś kapliczkę. Tam też sobie zajrzyjmy. Aha, i nie zbierać surowców, bo nie warto, od razu mówię. Chyba, że złoto. Złoto się przyda. Chociaż tam można jeszcze... Choć co prawda można wymieniać w faktoriach handlowych, ale... Tam. Ale tam wiecie. Duże pieniądze z tego nie będą. I tak. I... Grając Markalem... Będę chyba niemal każdy bitwy rozgrywał ze względu na nekromancję. Oprócz tego. Oprócz właśnie z jednostkami mechanicznymi, bo z mechanicznych nie można wskrzeszać. Z nieumarłymi, chociaż z nieumarłymi to z reguły nie będę musiał walczyć, bo oni się chętnie przyłączą do mnie. Będę także unikał walki z... Właśnie, z kim? Będę unikał walki także z żywiołakami wszelkimi, bo żywiołaki nie mają duszy, więc nie można ich potem przetworzyć na nieumarłe wojsko. I jeszcze będę unikał, jeszcze podobno nie można wskrzeszać jednorożców, nie można robić szkieletów, nie można przerabiać na... Podobno nie można jeszcze przerwać szkieletów na... Właśnie, na co kurwa nie można, no. Znaczy, nie można robić... Nie można przerwać aniołów oraz jednorożców na szkielety. Podobno. Bo to są jednostki zrobione z czystego światła, a żaden nekromant jeszcze nie wpadł jak... O nie, oni chyba... Proszę, nie zabijaj. No. Bo ja chcę teraz se powskrzeszać. Tylko... Co tu wskrzeszać? No dobra. Niech będzie. Pyk. No jeszcze jeden mi zombiak padł. Trupem. Aha, i chyba... A, i jakie magie dam Markalowi? Zdecydowanie magię zniszczenia będę dawał Markalowi. Bo to byłoby istne marnotrawstwo, gdyby mi... Bo nekro... zapomniałem wspomnieć jeszcze o tym, że u nekromantów wiedzą atrybutem podstawowym jest siła czarów, a drugorzędnym... a atrybutem drugorzędnym jest... Atrybutem drugorzędnym jest obrona, ale w każdym razie pierwszym jest siła czarów, czyli to będzie najczęściej rosnąć u nekromantów, a jeżeli jeżeli nie damy komuś... O, mam magiczną strzałę, nie wiedziałem. Ale oni są i tak odporni, więc... Tak, odporność na magię, więc... se daruję. Bo według mnie... niedawanie magii zniszczenia komuś, komu bardzo szybko rośnie magia... Znaczy się, nie magia... siła czarów, to jest dla mnie marnotrawstwo po prostu. Bo im wyższa siła czarów, to oczywiście tym wyższe obrażenia, więc chyba sami rozumiecie mój tok myślenia. Dobra, jedziemy. Dobra, jeszcze nas nie dosięgną, więc możemy jeszcze je trochę podziurawić ołowiem.
No, dzięki, już mam ich w zasięgu łuczników. Przynajmniej tego tutaj pana. Dobra, atakować go czy jeszcze nie? Dobra, tak, zaatakuję, bo prędzej czy później będę musiał. Tak czy siak. Oj. Aleś dostaliśmy w ryło. Teraz skrzeszać teraz? Nie, później, bo jak znam życie, to jeszcze... A, dziadek przyszedł, no to... Zaraz tracę wszystkie szkielety i to się dla mnie dobrze nie skończy. Więc jeszcze trochę podziurawię. A, i teraz. 48, czyli wszystko co do tej pory ten... ten polikwidował okam dupy. No tam 6 to już będę musiał przeżyć. Chyba, że mam wieczną niewolę, ale w to wątpię. Wieczność niewola to jest... Wieczna niewola to jest umiejętność, która pozwala na... Oj, teraz mam właśnie największy dylemat. Eniki, baniki, eli, baniki, enibe. Jak to było dalej? A Chryste, zaznaczę ten. Bo tak, gdy wziąłeś magię zniszczenia, to już miałbym z głowy, co nie? Ale wiecie co... Dobra, mam nadzieję, że nie będę tego, że potem nie będę miał problemów ze zdobyciem tej umiejętności. No, tu jest studzienka many. Czekajcie chwilę na mnie. Dobra, już jestem z powrotem. Musiałem sprawdzić, czy to na pewno był dziadek, czy ja ten. Oj, niedobrze, niedobrze. Teraz mamy troszkę taką kryzysową sytuację, bo nam ten dziad zaszedł drogę. Dobra, spróbujmy go jak... Może ucieknie. Chociaż ja w to wątpię, szczerze mówiąc. O, w tym... O! To ja w tym czasie pójdę sobie tutaj. Minotaury. O, i magia zniszczenia, proszę bardzo. W lepsze dowodzenie raczej nie będę inwestował, bo to jest po prostu już głupota, szczyt głupota nad głupotą. Dobra, teraz, no nie, idź akurat tam, gdzie my musimy iść, więc... To się dla nas dobrze nie skończy. Chyba, że sobie pójdę, chyba, że się cofnie. To ewentualnie wtedy. To ja tu zrobię zapisik. I spróbujmy ten. I spróbujmy ten teraz. A nie, on się chyba już stamtąd nie ruszy. Tego się boję, że się za bardzo nie ruszy stamtąd. Ale dobra, próbujemy dalej. Może sobie w końcu pójdzie. W tym czasie chodźmy na górę. To jest jakaś kapliczka. O, idzie sobie, idzie. Mam nadzieję, że nie pójdzie w górę teraz. Bo chodzi o to po prostu, że my nie możemy ich zabijać, a po prostu unikać walki. To jest dla mnie troszkę głupie, bo ja mogę ich zabić bez problemu. Ale dobra, skoro tak już sobie postanowił scenariusz, no to co poradzić, prawda? Tego pana. Oj, w końcu mam przyzwoitą ilość. 151. Wiecie jaka siła? Wystarczy, że już jest ich setka i już ten. Są przyzwoitą siłą uderzeniową. A najgorsze jest to, że będę musiał pokonać żywiołaki ten. Żywiołaki ognia, znaczy się wody, których za bardzo nie lubię.
O czym się już chyba zdołaliście przekonać. Nie wiem, czy rozgrywałem tą bitwę, czy nie. Ale z tego, co mi się wydaje, to chyba raczej ją rozgrywałem. O! Szczęście. A ciekawe skąd. Ja się pytam. Pyk. Oczywiście chyba na strzelców leci. Se poleciał, widzę. I pyk. Z gargulców też nie możemy zrobić ze szkieletów, bo to są żywiołaki. A z żywiołaków nie można, więc co poradzić. Dobra, teraz mam nadzieję, że on sobie pójdzie. Profe, niech sobie idzie. O, więc zapisz... Robimy kolejny zapisik. Tu trzeba będzie dużo save'ować, bo to jest taka... I zobaczmy, gdzie on sobie pójdzie. No! Chwała niech będą Bogu, poszli sobie. Tylko ja mam trochę mało złota i nie wiem, czy mi starczy, na, żeby wszystko poulepszać, ale nie szkodzi, tutaj mam trochę. Wieczkę, dotknąłem kamienia? Nie, nie dotknąłem, co jest niedopuszczalne. I wieczna niewola, dziękuję bardzo. Mam talent magiczny, już sobie daruję. Jest przydatny, ale myślę, że Markalem się bez niego obejdę. Zresztą z Markalem jest taka historia, że będziemy nim sterować, mieli okazję sterować tylko przez jedną kampanię, ale potem jeszcze będzie się pojawił, a nie jak Agrael, że kompletnie znika. Dobra, robimy zapis, na wypadek gdyby coś mi wylazło skądś. A jest ich tylko od 10-9, no to sobie poradzimy. Przed czym ja tak histeryzowałem? Tylko rozsuńcie się, bo ja doskonale wiem, co oni zrobią. I pyk. Wiedziałem, że to zrobił. Ja doskonale to wiedziałem. Teraz się odsuń. Ale tego już się nie spodziewałem, powiem szczerze. Teraz mam największy dylemat, kogo ratować. Myślę, że szkielety sobie wyratuję. Bo ich dosyć dużo straciłem. A wiecie, że to jest przyzwoita siła uderzeniowa w dużej ilości. A poza tym mam zamiar ich w tym forcie, którego oni pilnują, przemienić na łuczników i wtedy dopiero będziemy silni. Jak się cieszą, yeah. Dobra. Pyk. No już nas niestety nie stać na ulepszenie zombiaku. Na ulepszenie ożywieńców, ale trudno. W końcu ciała mogłem się spodziewać, jak ja w ogóle złota nie znajdowałem po drodze w wielkich ilościach. Właśnie, tu jest zrujnowana wieża, czyli miejsce, gdzie możemy zrekrutować duchy. Ale ja raczej tam nie będę szedł, ponieważ z racji tego, że wampirze lordy. No proszę, jak miłutko od razu. Bardzo lubię te jednostki, bo mają brak kontrataku wroga, lata duży zasięg i wysysają z życiem. To jest po prostu zbiór najlepszych dla mnie ten. To jest dla mnie zbiór najlepszych po prostu jednostek. O właśnie, lisze mają to do siebie, że mogą rzucać rozkład, to se rzućmy na nich. Nie wiem po jakim czasie ich to zabije. Ale... rozkład działa jak trucizna zabójców, od razu to mówię. Jakby ktoś jeszcze nie skumał.